Witam bardzo serdecznie w kolejnej części Zagramy w Kingdom Come. A skończyliśmy na tym, że uciekliśmy z zamku. I... tada! Mam konia. Udało mi się zdobyć konia. Po prostu wyczytałem save wcześniejszy i między tymi koniami, co tam był na zamku, co tam były stały na zamku, był nasz koń, którym właśnie uciekaliśmy z... ze Skalicy. Tak, ze Skalicy. Tak, tyle żeśmy uciekli z zamku na... oj, Talmberg. Jesteśmy teraz na łaźniach. Także możemy dosiąść naszego konika i podążać dalej do Skalicy. A droga prowadzi tędy. Jak dobrze pamiętam. Sobie tędy śmigniemy. O, właśnie. A jeszcze zapomniałbym inwentarz. Inwentarz, broń, zbroja, jedzenie. Tu nie ma czegoś takiego. Przedmioty. Mam bandaż, grosze, klucze. Klucze kunesza. O, ma właśnie, mam owcze runo i psia skóra. Nie wiem, zapomniał sobie o tym. Nie wiem, sobie o tym zapomniał, także tutaj podjedziemy sobie do tego kunia. Znaczy, nie kunia, tylko do gościa, który zajmuje się skórami. Good health to you. Have you got any work that needs doing? Not much. Unless you're not averse to a bit of risk. How do you mean? As you can see, I tan hides. I can only buy them from the master huntsman, and he never gives me enough. I'd hunt them down myself, only he keeps a close watch on me. But you now... Well, I don't think the master huntsman would be any happier about me hunting on his preserve. He wouldn't, if he caught you at it. Look here, I'll pay a good price for whatever you bring me. And sometimes I have to fill an order and I need something in particular, in which case I would pay you extra. And if you help me out a few times, I might be able to teach you something useful. Nie potrzebujesz kilka skórek? Właśnie. Aye, I've got an order from the monastery for hare hides. They make belts from them to ease backache. I shouldn't wonder if the old abbot wears one himself. Skóra zająca. A ty nie chcesz skóry psa? You want something from me, do you? Zaraz porozmawiamy z tobą. Jeszcze raz, chodź tutaj. Dzień dobry. Usiądź, nie chcę się dać. Chciałem ci dać skórę. Przekupka. Co tak za mną łazi ta przekupka? Czy znajdę tu gdzie... o, właśnie. There's someone here who trades in goods. Aye, go and see Votava, the pond keeper. It's somewhere around the granary. He's supposed to be maintaining the weir, but he spends most of his time making deals. Koniec rozmowy. Czyli tobie też nic nie sprzedam? O, właśnie, może teraz. O, porozmawiaj o interesach. Mam psią skórę. Proszę. Ej, nie. To pomyłka. Usuń to. Usuń, usuń. Nie chcę kupować. Tylko chcę sprzedać. Nie, owcze runo? Gdzie to w ogóle było? Zbroja, jedzenie przy jedzeniu? Przedmioty fabularne.
Inne, no właśnie, tutaj jest owcze runo, psia skóra. Jeszcze zobaczymy, co tu jest. Wino, wino wąskie, strzały. Okej, właśnie muszę sobie załatwić jeszcze łuk. Dobra, nic więcej nie mam. Ze skór, koszyk. Ile mi zapłacisz? 12 tylko? Targujmy się. Let's have a word about the price. Naturally. Dobra, ty mi chcesz dać 12,5. Ja bym chciał 16. Since it's you. That's still too much. No, już jest lepiej. I'll go for that. Dziękuję. Dziękuję. Ile mamy kasiury? Gdzie to jest? Jest 20 monet. Dobra. To sobie już zostawiamy. Skakujemy na konia. Jedziemy w stronę skalicy. Czyli tędy. Tu jest jakaś wioska. Może tutaj coś jeszcze znajdziemy ciekawego. Obóz. O, ktoś tam chodzi. Zaraz to zbadamy wszystko. Zejdź z konia, kolego. Tutaj coś jest? O, mogę tu wejść. Pomywanie, no to zróbmy to. No i to było tyle. Z wymywania. Będziemy się musieli zaopatrzyć w te wytrychy. Jedziemy dalej. Jest tu most? Nie jest mostek. Jeszcze utknął, no. Jakżeś mógł tam wpaść. For me here, friend. Better to keep going on my own. It's like they've already gone. Pokrzywa. Mogę ją wziąć? Mogę. Znajdź swoich rodziców. Ja tutaj sobie jeszcze troszeczkę pokrzywy pozrywam. Może mi się do czegoś przyda później.
Dobra, zobaczmy dziennik. Skóra, tak? Przynieś grabarzowi skórę zająca. Żebym tylko jeszcze wiedział, gdzie szukać tej skóry zająca. Dobra. Powrót do domu. Znajdź swoich rodziców. Zaraz pójdziemy tam szukać, tylko najpierw... Jesus. Zobaczę, co tu mają ciekawego przy sobie. Grosze. Grosze wezmę. Precelek też się przyda. Będziemy musieli przeszukać parę tutaj zwłok. Cebula, burak, nie chcę tego. Gruszka, burak. Nikt nie ma przy sobie więcej pieniędzy. Co to mamy? Coś to podniósł. Mniszek. Grosze. Miecz pana Radzika kobyły. Kapusta. Dobra, zróbmy tak. Zjemy sobie tego precelka. Cholera, jeszcze żebym się potruł. Precelek, nie chcę tego precelka, bo to zatruty jest. To jest zatrute. Dobra, tutaj chyba nic nie znajdę. To, o, jest jakiś domek. Ale nie można go otworzyć. Tutaj możemy wejść? Schody są, drzwi są. Drzwi zamknięte. W posadach też nie wejdę, bo zniszczone. No dobra, no to uciekamy stąd. A konia już nie mam. Tu jest jakiś koń, ale to nie jest mój koń. Nic tu nie ma, wszystko spalone. Masakra, co tu się stało? Co, nie zmieścisz się? No nic tu nie ma. Nic tu nie ma, co mogłoby mi się przydać. Zerknijmy na mapę, w którą stronę mamy iść. Skalica, czyli musimy się równo, musimy się odwrócić i iść w drugą stronę. Dobra. Szkoda, że tego konia nie zabrał ze sobą. To byłoby szybciej troszkę. No tak, to się pomęczymy. Pokażę jeszcze mapę, czy idę dobrą drogą. Ale z tego wygląda, że i idę w dobrym kierunku. Tam już nie idę, tam za dużo tych zwłok jest. Tu ktoś jest. Otis. Skubańcu. Miecz Giemka, miecz pana Radzika. Przełącz, załóż.
Jak się... Ej, nie. Jest. I co, było ze mną zaczynać? Kolego? Cordelas. Co to? Kurczę jest. Ile to jest warte mi powiedz, broń. Cordelas. 35, ale miecz Germka jest dużo warty. 478. Wow. Zbroja, broń. Szkoda. A miecz Germka 48. Nie żyjesz, co? Nie mogę cię teraz przeszukać? Bandyta nie żyje, weź ciało, łup. Czepiec, lekka przeszywnica. Przeszywnica o nuce. Połatane nogawice, skórzna kamizelka. Połatane nogawice o 39. No to ja bym sobie to zabrał. Jakoś. To też bym sobie zabrał. Nic tutaj nie ma. To idziemy. O kurczę, widzę, że już za dużo ważę. Za dużo rzeczy sobie wziąłem. Ale... Zaraz będziemy na miejscu. Zerknijmy o ile. No, nie tak dużo. 79. Broń pochodnie by może... Strzała słabej jakości. Ja może tej... tą strzałem się pozbył. To dużo nie dało, nie? Pokaż mi zbroję. Jedzenie, biała rzutkiewka. Rzutkiewkę jakbym wyrzucił. O, jeszcze coś mogę wyrzucić. Cebulę. Cebulę nie. O, ten chleb. No. Okej, nabrałem prędkości. Pokaż mi mapę. Dobra, idę w dobrym kierunku. Idę w dobrym kierunku. Może w skalicy znajdę coś. Znaczy coś, w sensie... Jakiegoś konia. No chociaż wątpię. Suszone grzyby. Bandaż. Bandaż sobie wezmę. Mi się przyda. Grosz. Topór. Topór. Nie, nie będę tego brał. Na razie. Chleb chrzan. Kurczę, szedł do konia. Węglarz. Kurczę, węglarz. Też nie ma pieniędzy. Przy sobie. Za dużo. Tutaj kogo powiesili? Hej! Uciekł.
Why would anyone do this? What did these poor souls ever do to them? Nie będę za nim gonił. Bo nawet nie wiem. Nawet nie wiem, gdzie już jest. Nie ma. Trudno. Dobyta broń wzbudzi strach wśród wieśniaków, a w miastach obywatele najprawdopodobniej zawoją straż. Kolejne grosze. A ty, Skubanc, udało ci się. Ha, 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 ha. Co na to? Co to na to, kolego? Masz jeszcze. Rozmawiaj. Puść go bezwarunkowo, niech odejdzie bez nieuzbrojony. Kontynuuj pojedynek. Kontynuuj pojedynek. Stop whining and fight. A pox on you. Ty, Skubańcu. Dobra, trudno. Myślałem, że go zabiję i go kradnę. Tutaj nic nie mają. Nic, nic, wszystko spalone, wszyscy zabici. Wszędzie pustki. Dobra, w tamtą stronę nie pójdziemy, idziemy jednak w tą. Tu i do góry, tam jest ten zamek. Muszę to obejść? Tędy nie przejdę. Skalica. Tędy nie przejdę. Tu jest wszędzie płot. Nawet tego nie przeskoczę. Tędy też nie. Tu ktoś leży, chyba koń znowu. Tak, kolejny koń. Ktoś tam jest. Sowej broń. Sowej broń.
signed up willingly for the slaughter. Chodź, chodź, chodź. Dostępne są nowe punkty. No? Boa, jeho! Źle trafiłeś, kolego. Ach, ujojoj. To żeś mnie teraz zaskoczył. Dobra, uciekł sobie. Pójdź go bezwarunkowo, niech odejdzie nieuzbrojony. Uciekł? Tak, uciekł. No i dobra, i tu jest wejście. Tu jest wejście. Tam nic nie ma. Tutaj gdzieś powinni leżeć rodzice od Henryka. In the end, you were a hero. You didn't run away. A gdyby wejść do któregoś budynku można? Pokaż mi mapę. Aha, nie ma nic zaznaczone. No dobra. No jeszcze sobie coś zjemy. Pokaż mi ten... O, bułeczkę. Hop. Bułeczka wystarczyła. Tu coś jest. Wszystko spalone. Chyba jest takie bezsensowne takie chodzenie po tych budynkach. I tak nic nie znajdę. First, I have to find the shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here, under the linden tree. At least I can do that much for you.
Okej. Rodziców mamy znalezionych. Znajdź łopatę. To teraz mi dali. Okradniemy rodziców jeszcze. Nieładnie z mojej strony. Teraz mi dali zadanie. Znajdź łopatę, no. Spoko. Gdzie? Może tutaj coś znajdziemy. Łopata. Gdzie może być jakaś łopata? Może my tutaj coś będziemy mieli? Wszystko rozwalili skubańce. Nie ma żadnej łopaty. No, coś tu było? Aha, drzwi zamknij. Teraz to już... Nie ma po co zamykać tych drzwi. Otwórz? Kapusta. Nie, jak za kapusty. Tu coś jest. Ja nie mam wytrychu oczywiście. This is a good place. You're gonna like it here. Dobra. Miejsce znalezione. Tylko teraz ta łopata nieszczęsna. Mogli chociaż zawężyć jakoś pole poszukiwań jej. Tutaj nic, nic, nic. Może tu gdzieś przy ogródku będzie. Nie będzie. Tutaj nie ma. Pokaż mi jeszcze mapę. Dobra, na zamek nie ma co iść na razie. Bo i tak tam nie znajdę tej łopaty. Nie masz łopaty przy sobie? Właśnie, chciałem powiedzieć, że albo mi się wydawało, albo słyszałem szczekającego psa. Tutaj też nie ma. Gdzieś ten pies jest. Może tu znajdę łopatę? Zaraz tam pójdę, bo ktoś jest w niebezpieczeństwie. Kurczę, przecież przy takich ogródkach łopaty powinny stać. A tu jak na złość nie ma. Jeszcze jest opcja, żeby gdzieś przy stadninie. Gdzieś z tej strony dochodzi ten głos. Ma łopatę. Get away, you beast! What's going on? Mishak, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's?
And isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Broni swojego właściciela. I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing here? Spytałem pierwszy. Chcę pogrzebać rodziców. Came to bury my parents. So bury them and leave me be. Co się stało z Teresą? Jak udało ci się uratować? Pożycz mi łopatę. Przeszkodziłem ci w werbowaniu? Pocałuj mnie w dupę. Dobra, co się stało z Teresą? Do you know what happened to Teresa from the mill? When I fled, the Cunions wanted to... They meant to violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now, I've got to take care of myself. How did you manage to get away? How do you think? I ran. Could you lend me that spade? I have to dig a grave. I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it, anyway? Wbiłem ci go w dupę. Nie, to dla pana Radzika. My father forged it for Sir Radzik. It's my duty to deliver it to him. It's not for sale. Go right ahead and dig that grave with your sword. See how that goes. And where will you dig it anyway? Here? You're not going to lay your parents in unhallowed ground, are you? Father said he wanted to be buried here, and I can't take him to St. James's. God willing, later I can find a priest to consecrate the ground. No dobra. Przeszkodziłem ci w werbowaniu? I've interrupted you robbing the dead. Is that why you're so ill-tempered? You bastard. Haven't you got a shred of honor? And what of it? The butcher has no more need of coin. And now that I think of it, your sword would do me quite nicely as well. Will you hand it over without a fuss, or do you want to end up like the butcher here? The only way you'll touch this sword is when I shove it in your guts. Uciekł. Easy there, boy. You know me. Your good master won't be needing this anymore. Grosze. Salami. Okej. Okay. Jest łopata. Dziękuję. Teraz możemy się pochować rodziców. Wykop grób pod lipą i pochowaj swoich rodziców. No dobra, tam uciekł Zbyszek. Mam nadzieję, że nie będzie tam się tutaj gdzieś czaił. Jestem trochę ten obwładowany. Obładowany. Obładowany jestem trochę. Tutaj tak. Będziemy kopać.
So... let's get to it. Damn it all. How am I going to do this? Do you need some help? Is that him? Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? Zbyszek? Who do you think we are? Franciscan brothers? We're here to rob you of everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. You mean him? I don't think he's going to be needing it. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt! Aye! Cut the bastard down! As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! No kurczę. I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? And now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. Well, I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! The games are over. Jar! Disperse this rebel! Thank you.
Gdzie jesteśmy? Ratuj swoich rodziców. Gdzie oni są? Nie tu, nie tu, nie tu? Mapy nie ma? Jak stąd wyjść? Tędy chyba. Tu? Nie. Tędy. Zniknął. Gdzie teraz? Tutaj, tędy. Tędy, tędy. Do you need some help? Oops. Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? I still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Scalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Scalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse, but at least the fever's broken. Jak ci się udało mnie ocalić? Co robiłaś w Skalicy? Jestem zmęczony. Jedziemy po kolei. Managed to save me. You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. What in the world were you doing in Scalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't.
But it doesn't matter. I'm a different person now. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robart. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Good morning to you. How's the invalid today? I haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humour back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. Dość się wylęgiwałem. Dobra, gdzie jestem? This is your uncle's house. We're in Rattay Mill. My uncle's miller Peszek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzik? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hannes of Lipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzik, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. Zawdzięczam wam życie, muszę iść do pracy. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Ratajski młyn to twój nowy dom. Możesz spać gdziekolwiek chcesz i masz tu swoją skrzynię. Odtąd jej zawartość będzie dla ciebie dostępna w każdym domu czy chacie, w których się zatrzymasz. Okej. Okay. Usiądźmy sobie. Usiądźmy i przemyślmy kolejne zadanie. Broń nie mam, żadnej zbroi też nie. Ujej, nic nie mam. Jestem biedny. Dziennik. Zemsta. Odzyskaj miecz ojca, znajdź Markwarta z ulic i pomści swoich rodziców. Dobrze. Przebudzenie. Idź do Pirksteinu, do pana Radzika, kobyły. Opcjonalnie. Weź swoje rzeczy ze skrzyni. Dobrze. Młynarz Peszek i jego bratnica Teresa opiekowali się mną, gdy już jedną nogą byłem w grobie. Zawdzięczam im życie. I okej. Okay. Tak to będzie. Tak to będzie, ale na razie zakończymy ten odcinek w tym miejscu. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie kciuka za jakiś komentarz. Ja już dziękuję i do usłyszenia. Bye.